Dawno telefonów nie było, nie? No. Odcinek poświęcamy in vitro, a na linii mamy specjalistkę. Pani telefonuje do katolickiego telefonu zaufania? Tak, ale wie pani, co się stało? No właśnie. Moja córka chce dziecko z in vitro. Moja rada, nie. Jest mało skuteczna metoda. To jest tak zwana produkcja, wie pani, dziecka. To jest dziecko aktu miłości, tylko aktu produkcji. Kobiety są tam w tym traktowane jak przedmiot. Produkcja dziecka. Dziecko nie jest naturalny poczęty. Środki antykoncepcyjne to jest przecież drażna trucizna. Zabija pani plemniki, po prostu niszczy pani plemniki. Bo in vitro to nie jest takie obojętne dla zdrowia ani kobiety, ani dziecka. Jest wiele skutków ubocznych. Właśnie, plemnik męski. Tak, bardzo dobry dla organizmu kobiety. O właśnie, o to mi chodziło. No, bardzo dobry, bardzo zdrowy i to jest właśnie, dla kobiety to jest taki balsam. Balsam z plemników? Jak czytałam literaturę, bo ja z literatury po prostu tą sprawę znam, nie z jakiegoś doświadczenia. Czytałam takie broszurki w gazetach i w związku z tym wiem, jak to przebiega. Największym lekarzem, jakim jest, to jest Pan Jezus, który leczy, który uzdrawia. Tak. Proszę panią, bo jest taka porodnictwo rodzinne. Ja byłam, tylko jej media w łeb wlazły, wie pani, media jej wlazły w mózg. To ja sobie wszystko notuję, wie pani? 91-433. Jeszcze raz. 91-433. 443. Przed czy po? Przed, tak? Po, a przed? 33. Aha, dobra, a dalej? No to jest cały numer telefonu. A całość, to jeszcze raz mi pani całość, niech pani mi podyktuje, całość. Jak jeszcze raz? No pani powtórzy jeszcze raz. Dobrze, proszę bardzo. Tak? 433. Dobrze, kierunkowy, jaki kierunkowy? Przed tym pierwszym jest drugi. Dobra, po drugim jaki jest? 71. Po trzecim, dobra, a po trzecim czwarty jaki jest? Ostatni? 33. No ja mam 71 dwa razy, ja nie wiem, co za cholera to chodzi. A od końca niech pani by przeczyta, od końca do przodu. Nie od końca, od początku. Ale jak to od końca? W czym? Nawet jeśli dojdzie Probówce. Do zapłodnienia, to kilka tych zarodków, czyli dzieci już praktycznie, jest zamrażanych, jest przechowywanych, za które sobie trzeba to potem zapłacić oczywiście, w ciepłym azocie, w próbówkach i one tam są zamrażane. Ciepły azot. Najpierw moczy się w ciepłym azocie, później się mrozi. Idź, po kilku dniach wybierają według nich najbardziej rokujący, najlepszy. To ile to wszystko trwa, te in vitro? Państwo, ja nie znam tak dokładnie tutaj procedury, ja tylko tyle wiem, co czytałam na ten temat.